To popchnę. Hello, witajcie. Właśnie mamy przeprowadzkę. Dobra, tańcie tam. Popatrzcie, co robimy. Radek wybudował. Jedziemy. Radek coś wybudował takiego turbo ciężkiego. Ale mogę pchać tu za ten straż? Patrzcie w ogóle, jaką super przyczepkę kupiliśmy. Pozdrawiamy pana Przemka, tak? A skąd? Jak to było? Ta miejscowość? Z Węglewa. Tak, kupiliśmy ją z Węglewa. Więc polecamy przyczepki. Bardzo fajne. No dobra, ale to... Aha! To weź to śrubokrętem albo czymś. Wiecie, jak to jest ładne? Zaraz pokażę wam od przodu, jak to wygląda. To jest po prostu no mega. Fajne kapcie, Szymon. Stójcie tam, bo to się przydarzy. No stoimy, stoimy. Siedzimy tu. Ej, Radek, to może w bójkę. To ogólnie waży... O ja. To waży ze 100 kilo, nie? Co? No. Jak to? A jakiegoś takiego wózeczka nie masz? No został na tym. Popręgi wstawiłam. Został. Do pralki. Mówiłam Szymonowi, żeby jak coś to się nie przejmował hałasami w pralce. Popręgi i czaprak jeden. Olu hałasuje, co? No. Jak teraz obija. Zaczęło walić. Ale i tak wstawiłam na takie delikatne pranie. No sam to chyba nie dasz rady, co? Jezu, ja już wam chcę to pokazać od przodu, to jest tak cudowne. To jest normalnie ładniejsze niż w zoo. Dyzio, zobacz, kogo my tu mamy. Zobacz. Co on je? Chyba kostkę? Kość sobie skąd wziął. Zobacz, Dyzio na kapciu. Zobacz, tu. Ej, dobra, na razie zatrzymam, że już nie będę nagrywała niczego. Kurde, to już... No, siedzę. Tylko to jest cięższe ode mnie i od Pauliny. O ja. Dobra, myślałam, że to Dyzio. Ej, Dyzio, jak wejdziesz, to ja podniesiesz je do powietrza. Nie, bo... O Boże. Dobra, ja uważaj, stopy, nie? Nie wiem, dobra, dwa. Nie wierzę. Stoicie. Ja pierdolę, weź to komuś sprzedaj. Odbiór własny. Ole, hałasuje. Oho. No mi się nie zmieści, dobra, twoja strona najpierw. Do mnie. Ej, to na dworze wydawało się mniejsze. To jest ogromne. O, jaki ładny porządek. O ja, oho. Naprawdę. Dobra, zamykaj rulety. Oho. Oho, co tu jest pod tym? Cześć, Dyzio. Zgaszamy wszystko. Żeby fajne lepsze. Tu najpierw trzeba podłączyć to. To światło zapali. Jakby ktoś chciał terrarium, to tak, to na zamówienie do Radka. On robi takie tutaj, o. Ej, porównaj to stare. O, patrzcie, to jest to. Dobra, zaraz się zapali. No nie, no poczekaj, zaraz się zapali. Patrzcie. To jest stare terrarium węża. Odkąd był taki malutki, patrzcie tu jaki full wypas, normalnie miska żółta. I teraz... I teraz o, takie coś. Dobra, ogarniemy tutaj światła i zapalamy. O Boże, patrzcie to! Tu jest tył węża, a tam jest przód węża. On mieścił tu. Wszedł pod ten. O kurde, pod kamień. No. Dalej. On będzie miał wylinkę, dlatego on jest trochę taki... przymulony. Dobra, trzeba wziąć ten kamień. Ale zdjąć. On się tak mega spina, że ciężko go tu wyjąć. Dobra. Okej. Chodź. Patrz, jaki wielkolud już. Ej, dobra, Paulina, kaszę światło. No. A to masz różne kolory? Nie, bo takie lekkie. Kurde, patrzcie nie to. Na to zapal to światło. Ja nie mogę. Bo on jest... Ej, ale na... O kurcze! To jest taki, taki, tak? Patrzcie, jakie piękne. To jest na noc do spania. Tylko trzeba umyć szybę. Spoko, ale...
On się na pewno na tym będzie wił, nie? To się otwiera tak? No. Okej, patrzcie tu taka. O! Tylko to trochę trzeba do przodu wziąć. Ale będzie miał zapaszki drewna. Dobra. Wielki test, próba testu. Dawaj, na gałąź. Nie chcę. On zginie tu. Już myślałem, że mi do rękawa wchodzi. Gdzie ty jesteś, wężu? Patrz, zaraz cię widać chociaż tutaj. Zaraz go nie będzie widać. Zaraz się tak skryje, Radek tu mu zrobił takie skryjówki, pewnie, że nie będzie go widać. I tu weź gaś tam. I nie ma węża. O, tak lepiej. Się nie odbija. Ole mega. I co? I koniec z wężem. Obczaję ten. Ale i tak trzeba mu miseczkę położyć, nie? Tak, tak. Patrzcie. Ale to można kupić takie fajne te. Takie miski, takie ceramiczne. Chciałem takie coś zrobić i kamienie w tym. Te, aha, no, są, no. Żeby to nie było widać, tej miski. Mogę tylko wodę. Klikać? No to jak ten wyłączyć, nie? Bo to jest jedno takie. Okej, okay, ciemno. Ale to tu coś nie... A, bo ja to wyciągnę z tego. No nie wiem. O. Nie, bo to nie łączy. To jest takie jasne. Czekaj. Aha, to jest i jasne, i takie kolory można mieć. No to jest takie bardziej na noc, nie? A to może zmienić. O ja! Dyskoteka normalnie. Ale bajer. Zrób czerwone. Dobra. Czekaj. Ale super, co? Wygląda ładnie. Dobra, to Radek będzie robił na zamówienie terrarium. Ej, screena teraz robisz. Właśnie z tego, Paulina, jest zdjęcie zrobić. Ale zrób mega. Na czerwono. Czekaj, bo zobacz, bo... Ale włącz, jak to jest ładne też. No. W czerwonym, pokaż. Dobra, włączam. Czekaj, fajny. Fox. Ale mega. Wow. Zobacz, jak to wygląda. Wow. I zrobisz to na ten, na tapetę, zobacz. No nie widzę. Ale fajnie, jak tak nisko. No. I co, jak wam się podoba? Mega. To bardzo inny kolor? Nieźle. O, w tym fajnie wyglądał kolorze. Czekaj. One... O, tu ma taki fajny kolor. W tym. Ej, czekaj, to ja nagram sobie na wyraz. Mega. A jeśli mógł, no to włączaj to. Która? Kolory, pobaw się. Jak sądzicie, jaki najlepszy kolor wygląda? Ale fajnie. Dobra, to jest lepsze, bo to jest takie. Mega. Patrzcie, co my tutaj robimy. Ej, ale ładnie wyszło, Radek. Fajnie jest. Patrzcie, o, w zeszłym roku zaczęliśmy robić, teraz kończymy ją dzisiaj. Ale nie, serio, dobra, wygląda mega. Patrzcie, tu na będzie... Kamerze. No, na żywo też, tu będzie ten konik przyczepiony. Pamiętacie, jak w zeszłym roku ją kupiliśmy, to teraz ją odrestaurowywujemy, żeby była ładniutka. Bo Tiwiś musi w niej chodzić. Nie chcemy serio Tiwisia. Patrzcie, dyszelki ładne, były czerwone. Bo schło jeszcze, nie mogłam obrócić. No to już możesz obrócić, to pomaluję. O, tutaj jest siedzonko. Drugie, można podstawiać. Op, o, widzicie? I jest fajniutka, ale ładnie wygląda. No, o! Dobra. Pomaluję szybko schnącą farbą. No. Trochę mało mi się nabrało. Jedną ręką tak ciężko. Co, serio? Co on gada? Co ty gadasz? Co? Kiełbasa, właśnie od wczoraj. No, robimy. Robimy, nie? No, patrzcie w ogóle jeszcze, co zrobiłam. Wyczyściłam dzisiaj też białą uprząż. I nie dotykam jej. I wysmarowałam ją olejem. I jest teraz taka fajna, ładniutka do Tiwisia. To będzie po prostu przecudownie wyglądać. A wczoraj też dziewczyny przyszły. Madzia, Kalina i Maja. I czyściły sprzęt. Ogłowia,
bo były już takie brzydkie, brudne, aż ten. I popastowaliśmy. Siodełka też wszystkie ogarnięte. Także fajnie, o, tutaj dołączyło nowe siodełko. O, więc są ładne. Tu lubię te pośliska. Ale no, dobra, wszystko. Ten ja dzisiaj już wstawiłam pralkę z poprynkami, tymi z futerkiem. I no, nie trzeba jeszcze posprzątać tam siodlarnię, ale i tak jest spoko. Ja w ogóle z tym pędzlem łażę. O, tam dęwuś. O, zobaczcie, jakie ładne, czyściutkie. Wszystko wymyte. To nawet tak wyczyściłam dobrze. O, Łukasz już z małym się bawi. Ten mały jest taki dzikus, że masakra. On to po prostu mały świrus. Patrzcie to, patrzcie co on robi. Aż podejdę do nich. Ładnie tak, patrz to! Co on odwala? Ej Mika, to jest mały sprinter. On jest na serio taki, taki niemożliwy. Adala w ogóle dostała ruję. I teraz się jak przymila do ludzi, nie? Dalunia. Patrz, jak już ładnie tutaj wyliniała. A mały dostał oczywiście już sraczki rujowej. Dalunia. Co? A to jest też nie twoje. Bip, bip. Ej, to ja rozpalam. Biorę Szymona. A, ogryź, ogryź mamę. O, już ogon. No zapomnij, że ogon będziesz jadł. Nie. Nie. Szajbusie. On tu jest, Jezus już mnie gryzie, patrz, on ma jakiegoś w ogóle... On tu jest w ogóle jakiś inszy ten źrebak. W zeszłym roku były te źrebaczki takie spokojniutkie, kochaniutkie. O, ten tu normalnie Dakota. Druga Dakota. Nie, mały? Czorcie. Zobaczymy jak tam wiewiór. Wiewiór, że w ogóle zostało 9 dni do terminu. I... Co ty, co to było za kręcenie głową? Otośkę dzisiaj wypuściłam tutaj. Biegała, świrowała, baranki puszczała. Oho, nie ubrałam rękawiczek. Baranki puszczała, więc poczuła wiosnę. Patrzcie, co on jej robi. O, teraz pił, ale widzicie, jak ją miętosił. Dysiu, co tam trzymasz? Jakieś futro. Dobra, idę dalej malować, bo mi schnie, zaschnie zaraz, jak jest szybko schnące. No i mamy, poczekajcie, muszę trochę wytrzeć. O, zrobiliśmy już małą roszadę, wiewióra weszła do porodówki. Ma tutaj bardzo dużo miejsca. Także super. O, wiewióra tu będzie się cieszyć, ona w ogóle nigdy nie była w tym boksie. Bo będzie non-stop sianko. Pod nosem siano będzie, tak. Ale wiewiór, chcemy już ci mieć na oku, na kamerach. W razie co, oczywiście jeszcze tak nie będziemy pilnować, bo ona jeszcze tak... się nie szykuje w ogóle do tego porodu. O, zobaczcie, jaki ogromny boks co tu jest. A patrzcie dalej, co tu jest. No, tu jest ta kokardka małego. Widzieliśmy, tutaj przywiązaliśmy. Patrzcie, tu się na razie nie zmieniło. Tylko coś oswędzicie, coś. Uwaga, kto tutaj doszedł? Codison! Dzień dobry. Jesteś już dużym koniem. W tej stajni duże konie wszystkie stoją, wiesz? Tak? Stoisz w dużej stajni, ale ładna ta grzywa jest. Fajnie obcięłam, ale w ogóle on jest taki mięciutki, on ma taką jedwabistą sierść. Jeszcze go popsikałam sprayami, no to jest taki... O! Nie, buziak, podoba ci się Codison? Tutaj raczej nie, ale trudno. Patrzcie, jaki wielkolud. Ale teraz chudo wyszedłeś, chłopie, ty jesteś taki pulpi. Taki ładny jesteś, no, oho. Pamiętaj, do niej się nie podchodzi. I dobra, to idę wam pokazać do tamtej stajni, jak to wygląda wszystko. A tu im trzeba pościelić, dać sianku do małonu. I Łelusia. Łelusia ma na 13 maja. Maja, nie? Ciekawe, czy przekaże rybie oczko. Ty się wkurzasz na niego, nie? Jezus! Czyli tytuł odcinka będzie idealny, przeprowadzka. Tak, nie? Dosłownie. Dobra, idę wam tam pokazać do tamtej stajni. O, i od razu pokażę wam... Jak już wygląda ta bryczka, bo skończyliśmy ją. O, Łukasz, chcę tu malować. Tak, tak. Tylko muszę... Trzymaj, poczekaj Łukasz, bo ja muszę się wysmarkać. Chwila. Tu ciemno, nic nie widać i tak. Zapal tu. Ołak!
wróciła. O! Też słabo, ale widać coś tam. Widać. Ale skręciłam kostkę. Przed chwilą palec złamałaś, teraz kostkę skręciłaś. Ja to jestem sierota, ale fajnie. Patrzcie. No. W dzień to będzie mega ładnie wyglądać. No serio, jutro wam w dzień pokażę, jutro albo pojutrze. Te koniki są ładne. Nie no, podoba wam się jak zrobiliśmy? Tu Radek, patrzcie jak się postarał zmalować te butelniki. No wygląda cudownie. Dobra, a tu idziemy do dzieciaczków. Póki co, patrzcie, tutaj Dakota z Elcią stanęły razem w boksie na moment. Tu jest pusty boks, przez to, żeby one się po prostu przyzwyczaiły. Ej, to Łukasz, daj mi zabawkę. A tu jest Dala z Maluszkiem. Tylko Maluszek się teraz ukrył. Ale po prostu na razie muszą popatrzeć, no bo już Dala się tutaj zaczęła rzucać na Elcie, tak? Na Elcie ten. O, no właśnie, dlatego Dala też musi się przyzwyczaić do sytuacji. Więc póki co na razie... O, mały, gdzie ty jesteś? Ziabek? O, patrzcie jakiego one mają laga w ogóle. No, Dakota wyjada wszystko, co Elcia nie zjadła. No, pewnie. Elcia, masz przechlapane. Halo, mały! Mały słodziaku! Chodź tu, siwka. Chodź tu, siwka. O, już gryziesz, Boże, jaki to jest gryzoń. No, jaki ty jesteś gryzoń okropny. Jezu! No, psy, no okropny jesteś, mały, dlaczego tak gryziesz? Nie, psyrka dostaniesz, nie można gryźć, no bez okay, przesady. Kurczę, on musi się oduczyć, ale on jest normalnie, no, no wiedzony śrebak. Zupełnie inny jest. Patrzcie, tu już ją miętosi, ona chce go ugryźć, to patrz, jak za mocno coś zrobi. Ona go ugryzie, to ten i tak jej odda skopa. Tu wkurza się, tupie tą nogą. Ma taki charakterek, że jeju. Małpiszonek, nie wiem co. No. No dobra. Póki co dzisiejszą noc na pewno spędzą tak. A później no... Elcia albo Dakota wejdzie do środka i... będą sobie stały. Dakota, serio? Patrzcie, to jest normalnie ten sam charakterek. Widzicie, to ona je, wyjada resztki paszy i tupie nogą. To jest też taki sam złośnik. Ta Dala to chyba jakieś takie złośniki daje. No patrzcie, co on jej robi tam. Nie, Dalunia? Tak. No bo tam potrzebujemy boks na porodówkę. Już wiewióra tam stoi. Musimy już ją mieć pod kamerami. W sumie no... Ile? 9 dni do terminu zostało, to już tak... No... Na pewno nie będzie rodzić, ale no to wiecie, to już może się tak zmieniać. Raczej będzie przeterminowana, ale... Lepiej w razie co mieć ją na kamerach, niż nie mieć. To zobaczymy w ogóle, czy sypia w nocy, czy nie. Jezus Maria, jak ona jest piękna, piękna dziewczyna. Piękna jesteś, wiesz? Poszczuła. Nóżka śliczna. Moja kochana nóżka. Piękna jesteś. One to, że się tak lubią. W ogóle nie jest ten taki mały ten boks. W ogóle go, widzicie, go zrobiliśmy z dwóch boksów. Zrobiliśmy jeden. Bo tutaj ogólnie w jednym stała Shirley, w jednym stała Tośka na początku. Także... Dobra. Dadzą radę, wytrzymają chyba. Dakusia, jaka to jesteś dostojna już. Ale i też muszę ściąć grzywę. I Dalunia. Aha, mały, tu już świrus. Świrus świruje. No dobra, to co? My karmimy koniki. I no Dala idealnie na koniec odcinka. Dobra, to papatki.